Zwiastun do spektaklu Mała draka o zwierzakach. Pouczająco, lirycznie, ekologicznie i na dodatek jeszcze lokalnie. Tak jest w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora w czasie przedstawienia Mała draka o zwierzakach. Bohaterami tej historii są bowiem zwierzęta, którym grozi wyginięcie, a na skutek beztroskich i zachłannych działań człowieka bezpiecznie mogą czuć się już tylko w zoo. Tak, tak, w tym opolskim zoo także można je spotkać. Szczeżuja, kaczka podgorzałka, żółw grecki, kaczka hełmiatka, kraska pancernik czy leniwiec. Wszystkie te zwierzęta ożywają w czasie przedstawienia za sprawą pań Zwierzyńskiej i Ptaszyńskiej. Dwóch wspaniałych aktorek, które animują zwierzęce lalki. Zwierzaki dzielą się swoimi problemami, obawami, kłócą i przekomarzają. Sztuka zaaranżowana została na scenie kameralnej, w przytulnym babcinym pokoju, pełnym staroświeckich sprzętów i przedmiotów z minionej epoki, kuferków i walizek, w których kryją się prawdziwe skarby. Pani Zwierzyńska i Ptaszyńska mają na sobie eleganckie czarne bluzki. Jedna z nich nosi do niej szare spodnie, druga czarną spódnicę. W zwiastunie najpierw przyglądają się wielkiej muszli małży, skrywającej w środku wiele skarbów, później na wielkiej brązowej piłce, przypominającej kulę ziemską, animują lalkę pancernika. Potem dwie kaczki, a na samym końcu leniwca. O, szczeżuja wielka! Tak, taka muszelka. W środku ma mięczaka, tu o, skorupka ta. Ciemny pokój. Czasem się zamyka, gdy jest nie w humorze. Kto wie, jakie perły w środku skrywać może? Na stole muszla. Czasem jest otwarta i patrzy na świat, a na świecie żyje kilkadziesiąt lat. Aktorka zakłada korale. Jeśli cię spotkasz, tę wiekową damę, możesz się jej przyjrzeć lub pokazać mamie. Lecz w spokoju zostaw łagodną szczerzuję. O! Nie depcz jej. Nie zgniataj. Ona wszystko czuje, bo nie wiem, czy wiesz, ta muszla to zwierz. Przepraszam, czy mogę coś dodać? To pancernik. Talentów mam owsem, bez mała. I choć jestem jeszcze bardzo młoda, na życiu się dobrze poznałam. Wiem, przed kim w kuleczkę się zwinąć. Wiem, kto może głaskać po bzusku. I mrówki ze smakiem wcinam, lecz smutno mi na serdusku. Tak pięknie nam mówisz o wojnie. Rozmowa kaczek. A ja się tak głowię i dręczę się tym, że wiem, że jest wojna, ale nie wiem z kim. Hełmiatkę aż zamurowało, bo nigdy o tym nie pomyślała. Tak wojna, jej sercu jest droga, że nie wiem, jakiego ma wroga. A ja wiem i już tłumaczę, kto największym wrogiem kaczek. Kto przyrządza je w buraczkach? Kto przepędza je spod krzaczka? Nie deszcz, nie kleszcz, nie sitowie, ale to smutne jest. Na lampie leniwiec. Człowiek. Leniwcem jestem i mi się nie chce. Napisy końcowe. Reżyseria Ewa Piotrowska, scenografia Julia Skuratowa. Premiera 3 lutego 2018.